Jeśli podobają Ci się filmiki zamieszczane na naszym kanale, daj suba i podziel się linkiem ze znajomymi. Mleko krowie i produkty mleczne są obecnie jednymi z najbardziej popularnych produktów spożywczych. Używamy ich nie tylko jako składników wieloprzepisów, ale też doceniamy za ich właściwości odżywcze, witaminy i minerały, które dostarczają naszemu organizmowi. Wiedziałeś jednak, że istnieją naturalne produkty, które są znacznie zdrowsze i bogatsze w wapń niż krowie mleko? Jednymi z nich są nasiona sezamu, bogate w składniki odżywcze takie jak wapń, żelazo, witaminy z grupy B, włókna i białko. Nasiona sezamu, tak jak soja, są bogate w lecytynę, która obniża Twój poziom cholesterolu i pomaga w rozkładaniu się tłuszczów, jest więc bardzo pomocna, jeśli chcemy schudnąć. Ponadto lecytyna pomaga kontrolować poziom cholesterolu, chroni oraz poprawia funkcję wątroby i mózgu. Ciekawym sposobem na dostarczenie sobie właściwości odżywczych sezamu jest picie mleka sezamowego, które w przygotowaniu jest dziecinnie proste. Mleko sezamowe jest dla nas doskonałe, ponieważ jest bogate w wapń, a nie zawiera laktozy. Mleko sezamowe jest również bogate w magnez oraz minerały niezbędne do skutecznego wchłaniania się wapnia do organizmu. To głównie dlatego mleko sezamowe jest o wiele dla nas lepsze od mleka krowiego. Oto jak przygotować mleko sezamowe. Składniki. 1 filiżanka białego lub czarnego sezamu, czarne nasiona mają więcej wapnia. 3 szklanki wody mineralnej lub przefiltrowanej. Instrukcje. Namaczaj nasiona w wodzie przez 8 do 12 godzin. Następnie odceź wodę i zatrzymaj nasiona. Wymieszaj je z 3 lub 4 szklankami wody, w zależności od tego, jak gęste mleko chcesz otrzymać. Po raz kolejny odceć wodę, która powinna teraz pełnić funkcję mleka. Twój napój sezamowy powinien być już gotowy. Przechowuj je w lodówce i wypij w ciągu 24 godzin. Jeśli lubisz słodkości, możesz dodać do swojego mleka sezamowego miód, oczywiście jeśli nie masz cukrzycy, lub czystą stewię. Sezam, który odcedziłeś od płynu, możesz wykorzystać do zrobienia ricotty sezamowej. Wszystko, co musisz zrobić, to przyprawić nasiona dowolną porcją rozmarynu, oregano, soli lub jakiejkolwiek innej przyprawy, którą lubisz najbardziej. Jeśli podobał Ci się filmik, daj lajka i udostępnij go znajomym.